Witam. Dzień dobry. Jak widziałem, jak Noway gra, na przykład tym GP-kiem na linii, to szczerze wydaje mi się, jakbym wziął jakiegoś człowieka Cho'Gatha, to ja nie wiem, czy coś by z niego zostało. Ale nie wiem, jak inne czempiony, nie? Nie, nie dostałbym przekopki. Osobiście uważam, w tym momencie daj statement, nie? Lepszy Niemiec by wygrał. I to nie jest on, tylko ja. Człowieku. Nie wiem. Zeraf. Kosadin. Gangplank. Cho'Gath. Co jeszcze? Co jeszcze? Kurwa, no nie, no Gangplank jest mega słaby tutaj, co ja robię? Ej, brakuje mi czempiona, bo teraz gram tak. Teraz gram z Zerafem, Gangplankiem, Kasadinem i trzeba coś dołożyć. Co dokładamy? O, ty. Uuu, tak, zrób mi dobrze, tak, to jest Gangplank na topie. Dobrze, dobrze myślisz. Tak! Udało się. Wszystko jest okej. Okay. Zerafa ma fuj lepszego niż ty. Kto? Noway potrafił 4 R-ki w spowolniony target na W? Czyż to samo na streamie robiłem? I pisaliście, what the fuck, dziadek? To samo robiliście! Po obejrzeniu serii jestem w stanie powiedzieć, że poziom był mega mierny tych gier, ale to niech... Mierny czy niemierny? Tu chodzi o... Ja pierdzielę. Czy naprawdę potrzebna jest dyskusja o to, że ten turniej był for fun i że poziom może jest mierny? Ale widzu, jak ty byś zagrał, to byłby jeszcze mierniejszy, no. Widz kurde mądry, bo sobie patrzy z trzeciej perspektywy, jak poziom jest mierny, bo chłopy grają 700 LP, no. Że nie są prosami. Żeby zrobić zespół, trzeba mieć jakiekolwiek zgranie. Kto by się spodziewał, że to nie jest tak, że sobie robisz gierkę komputerową i wygrywasz, bo wiesz, dobrych graczy. Czekajcie, chwila. Bo dzisiaj się ogoliłem dla was. Powiem wam, że jestem totalnie dla was ogolony. I chciałbym, żebyście ocenili mój dzisiejszy wygląd, nie? Guys, I'm AFK under fucking T3, nie? No. Nie. Nie. I don't accept. Nvidia Broadcast. Kamera. Epoch Cam. Pyk. Wyjebane mam was, drużyna. Z tym gigaczadem Gangplankiem i mam was wyjebane. Wyjebane mam. Dobra. Opinia. Taka głowa. Tutaj wydaje mi się, że dobrze, nie? Dobre? Czy niedobre tutaj? Jesteś gorszy od Noway'a? Nie, wydaje mi się, że ładnie wyglądam Noway'a. Ja myślałem, że Noway wygląda jak taki, nie wiem, wiecie, 1,90 m, blondyn. Ja nigdy Noway'a nie widziałem, wczoraj pierwszy raz Noway'a widziałem chyba na kamerce. Ładnie wyglądam czy nie? Czy jest jakaś dziewczyna na czacie? Nie pobiłem Noway'a! O, dzięki Marta, dziękuję ślicznie. Za blado jakoś? Nie no, jak za blado? A to ogólnie całe życie jestem blady, to nie jest tak, że ja blady nie jestem. Ja po prostu nienawidzę, ja się też, ja mam taki nawyk, znaczy nawyk, ja niefortunnie się opalam na czerwono. Ostatnio jak się zjarałem, to było całkiem nawet nie najgorzej, ale... Ale to tak nie było coś, co bym chciał na co dzień. Ja lubię, jak jestem blady, nie? Ja słońca nie lubię, ono mnie nie lubi. Jednego creepa tylko? To właśnie całe życie czerwony na mordzie? Nie. Całe życie nie. Od roku jestem czerwony na mordzie. Wydaje mi się, że... To może być ten taki... Czekaj, jak to Aśka mówi? Coś tam różyczkowate. Ale tak wydaje mi się, że jest mniej. To od czegoś wyskakuje. Szczerze? Wydaje mi się, że to jest nabiał, nie? Jak wpierdalałem twaróg chudy przez 2 dni, to tak mnie wyjebało, jakbym był nastolatkiem. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Muszę iść do dermatologa w końcu. Ale no, pytanie, czy... No na tym się na pewno nie skończy. Będą pewnie badania, które będą kosztować 1 000 000 zł. Więc na razie wolę zobaczyć, czy samo się nie naprawi, nie? Ale jest chyba lepiej ogólnie. Jak jest zimno na przykład, bo ja to zimą tamtego roku, jak byliśmy w Trójmieście, zauważyłem i mówię tak. Ty, Aśka, kurwa, co? Taki czerwony jestem. Ale później zobaczyłem Deviro. On też był właśnie w Trójmieście. Byliśmy ekipą i był w Trójmieście Deviro. I tak patrzę na Deviro. Ty, kurwa, on też cały czerwony na mordzie jest. Jakby, kurwa, totalnie pół flachy wychlał na Heinał. Mówię, całkiem normalne. No ale właśnie zauważyłem, że trochę mi coś na ryju wyskakuje. Coś mi wyskakuje na ryju. I muszę iść... Muszę iść. Teraz jest sportowy wrzesień, powiem wam, że już kilka dni bieżnie leci i zaraz dokonam tak. Huntle, człowieku, wszystko będzie robione. Już. Wydaje mi się, że to jest ten moment zwrotny, kiedy ostatni raz muszę spojrzeć na Overpoła, który jest
Lekko większy, nie? W tym momencie już tylko w dół, człowieku. Zaraz kupuję u tego, u Skamera Ortisa. Plan prowadzenia się, człowieku. Takie ćwiczenia mi dołoży. Daj sobie 2 lata. Wydaje mi się, że żadna stara się nie oprze. Nie no, żartuję z tym planem prowadzenia. O kurde, czekajcie. Oj. Widzieliście las hicik? Patrzcie, jaką wędkę mi zarzuca pizda jebana. Bo co, bo jestem lepszy? Ale nubki. Czekajcie. A nie, ja mogę se farmić cały czas. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No, oj, dlatego strumyk 20 minut później, bo wstałem o 9. Panowie, jutro jest dzień wolny? Jutro robię tak. O 7 wstaję. O 7 wstaję. I robię tak. Rozruch fizyczny jakiś. Wydaje mi się przy serialu jakieś. Jezu, pytanie czy to listonosz, czy nie listonosz. Najwyżej widzę będzie, wyjebane. Dobra, czekajcie. Kurwa. Pulenberno. No Taśka, znowu kupuję. Emeryturę? Nie, bo czasem przychodzą. Czasem, no ogólnie bo jest tak, że ja mam. Jak to się nazywa? Czasami jak przychodzi listonosz, to dowiecie się za 10 lat, że przychodzi was listonosz tylko wtedy, kiedy jest to z urzędu. Z urzędu skarbowego, albo to jest ZUS, no albo naczelnik urzędu skarbowego. I to w sumie wszystko, co przychodzi. Dlatego, żeby później nie latać na pocztę z awizo, bo ogólnie to nie jest tak, że on przyniesie drugi raz, albo że przyjdzie wam na maila, jak macie podpięte, albo jakąś skrytkę pocztową, gdzie jest na jakimś e-urzędzie. Nie, 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 to wszystko cały czas kurwa listownie przychodzi. I ostatnio byłem, to właśnie było coś z jakiegoś sądu. Ja mówię, dobra, idę, nie? Kurwa, co znowu? No i się okazało, że to chodziło o wpisanie tego, o Boże, o mieszkanie. No wiecie co, zaraz szat napiszę. Wpisanie do tego. I człowiek zapierdala, nie wiedząc co to jest. Dlatego... Ja pierdzielę, no i ginę. No i ginę, bo się zagadałem. No co to kurwa jest? Co się stało w ogóle? Skąd ten Trynda? Nie spodziewałbym się go tak czy inaczej. Dobry play od Tryndy. Wina listonosza? No tak, no wina listonosza. Ja uważam, że takie rzeczy, jak masz skrytkę podpiętą na e-urzędach, to powinno to tam lecieć, no. Po co marnować list? Po co utrzymać tą pocztę polską złodziejską? Miłego dzionka. Łysy, nie denerwuj się. Tak jak mówię, jak już coś dzwoni do drzwi i tak agresywnie dzwonkiem, jak bzzz, to może być listonosz, nie? Dziękuję bardzo, Mio. Pięknie. Froszku będzie, nie miałem. Lubię, kiedy ciocia przyjeżdża. Idzie sobie do bazy. A co plejciki biorę, nie? O, Luden Seko ma, ty. Zobaczcie, jakie moje obrażenia robi. 700 HP straciłem. Wow. Ja pierdzielę. Ile ma HP dużo? Blitzcrank? Blitzcrank może być. 7 level, dobra, ignorujemy leśnika. Będziemy brali mu w rafy. Samica, gdzie? Dobra, jest asysta. 300 złota. Ja pierdolę. Not human. Weskim podkreślenie dał 8 złotych. Dzień dobry, jak dzionek mija? Swoją drogą słyszałeś, że Kuki wrócił do streamowania? Ten Toma Kochones. Kto kurwa? Dziękuję ślicznie za zameczkę. Jak dzionek mija? Słuchaj, superansko. Jak się pojawiły takie piękne osobistości jak ASD, Martozaur, to już w ogóle lepiej, nie? Kuki to skamer gorszy od Bruce'a? Nie wiem kto to jest Kuki. Znam tylko takiego streamera z LoL'a, co pisał do nieletnich. Różne rzeczy. Stawiam to, bez ryzyka, że upadnę. A, że to on, a, no to... No wyjebane w chłopanie, w ogóle jest jakaś afera pedofilska teraz, nie? Na polskim YouTubie.
Coś tam, nie wiem, ale to już tak, już widziałem, że Benek wydał werdykt. Wyroki są wydawane. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej skazuje chłopa na wydanie z internetu. Więc tak, kto? Polski Pingwin, zamieszany i Paradise. Paradise? Nie, Paradise. Paradise? No ten, co prowadzi takie duchy itp. Kumacie. Tu będzie Lisandra. Oddaję radę, chłopaki, nice. Ciekawe, czy są wrafy do zrobienia. Aj, byłyby podwójne wrafki. DJ Pała. Overpomol stała brosa, jak był młodszy. Czy jesteś jebnięty? To teraz mnie molestuje. Ja molestuję mnie, jak jestem starszy. Nie no panowie, 3 lata różnicy, nie mógłbym molestować Bruce'a. Pytam dzika, czy stara w lesie. A czemu Delor miałby starać w lesie? Nie możemy. Dżunglera nie żyje. No jak my to chcemy walczyć? Nie mam beczek, nie mam... Nie no, spierdalać! Blitzcrank przyjdzie, kurwa! Nie pomyślałem o tym. Jezu, jaki słaby. Całe szczęście, nie? Spokojnie. Kiedyś zmienią tę postać. Kiedyś nie będzie 5 sekund nieśmiertelności. Wierzę w to. Co on robi? Ja pierdolę. Dobra, jest okej. Mogę stopować topa? Jest belwy na topie, także nie typuję. Dobrze, że odkryłabym, zabiła mnie. Nie mogliby zmienić? Na przykład nie wiem, że... A mam lepszą zmianę. Usuwają trendy z gry. Po co taka postać mierna, która tylko auto-atakuje? Flash. Pike miał R-kę, nie? Czy nie miał? O kurwa, peczka. Chłopcu magami na kurwę we wszystko, nawet w solce się odzywa. No nie, no to strasznie gigaten. Taka postać bez sensu jak coś. Oj. No nic mu nie zrobię niestety, bo ma nieśmiertelność, lol. Drużyna się wylewa. O, ja też się wylałem. Ale wiecie czemu to jest? Wiecie czemu to Ward się tak stawia? Bo jest ten wskaźnik, gdzie Ward się postawi. I on tak skacze. I... Jesteś na przykład, zaraz wam pokażę, patrzcie. Jesteście w tym miejscu? Nie? I idziecie podchodzić? I nagle lekko kursor zmieniacie? No i już nie działa, widzicie? Patrzcie, o. Tutaj, wiecie? Leciutko. To jest dosłownie, to jest tyci zmiana kursu, tyci, naprawdę. Ja zauważyłem, że ja często takie rzeczy robię przez właśnie główienko tego typu. Mam 13 level, fajnie. Zaraz item, LW. By trzeba robić, nie? Tylko na trendę będzie niefortunnie dobre. No ale jak mus to mus. Mam upgrade, to brakuje 200 zł. Samira będzie chciała farmić niestety, ten useless. No i co? No i oddajemy smoka prawdopodobnie. No, to jest gierka wybana. Moglibyśmy się bić, ale potrzebowaliśmy 5 osób. No? Kurde. Nie zdążyłem. No trynda, no jebana trynda. As 5 win. Nach team.
Chłop flash airkę pizga w chłopa, który ma 0 HP. Nach team, nach team. It's a... To jest win, jak... Co ja pierdolę? Nieudacznik na pajku, Kane 2 levele behind, Samira 2 levele behind, no i mają trendę speed pushującego. Ta, na pewno to wygramy, nie? Wcześniej air, okej, okay, okej, okay, dobra. Będę pamiętał. Jak kliknę wcześniej airkę, to będę trendę nie z randomu, nie? To będzie mocne. Ja potrzebuję jakąś protekcję przed tą trendą, ale się... No kurde, nie da. Mam TPK, nie mam airki. Nie będzie stepować. O kurde, troszeczkę szybciej jakby wszedł, nie mam beczek. O! Na! Ale chore gówno. Szybciej arki bym miał, albo beczki nastakowane, albo Malfa by szybciej wszedł tam na tą drugą beczkę, na tą pierwszą beczkę. Może. Ale jest okej, okay, wygraliśmy walkę. Tak właśnie trzeba to wykorzystać, że Trynda jest głupi i zejdzie. Mega. Tylko no, problem teraz tak, z Nashorem będzie problem. Mamy flasze dostępne. Nie tam Kane w ogóle fajnie wszedł, no. Wątpię, że to się powtórzy. Potrzebuję beczki w ogóle. Potrzebuję też, no, CD-ka kupię chyba. Dobra, to, czyli co? Cedek i no tyle na razie, nie? Dobra, nasz jest gone w takim razie. No to tutaj, tu. Na niego. Chodź. Nie wiem, czy to W na to HP. Na W wolę jego, nie? Ta. Dobra, jest okej. Okay. To jest Warf. Dlaczego to jest Warf? Bo nie ma Nashora. I to jest mega okej. Okay. A to jest jakiś random Bruce, to jest typowy przykład random Bruce'a. Jakby grało lepiej, to już gierka skończona. Tak, to jeszcze widzę cień nadziei na to, że wygrywamy to. Może po prostu od razu item? BTK, co? Dużo deda. Ich możemy stracić, że jest ten Trynda. Ja wstaję, mam erkę. Znaczy Malphite. Nie, jest okej, okay. Zajebiście jest. Ej, wygrywamy tę grę, co? Kolektor na Tryndę. Nie, no pierdolisz głupoty raz. Ja mam do wyboru 55 AD, a 90. Ja pierdolę. To są takie gówna. No wejdź tym Malfightem. Ej! No wchodź! O, nie ma arki. To są takie gówna, że oni arki używają, nie? Do escape'u. Subbrusa? Gdzie jest Subbrusa? Ja tu widzę VIP'a Brusa w ogóle jednego. Człowieku, prawie 100 AD dostałem, nie? Ten przedmiot jest tak zbalansowany. Nie ma Rexun. No nie, ty masz VIP'a tam cały czas? Marka ma jakiś milion cooldownu, czy nie? Nie możemy dalej puszczać, bo jest ten. Oni zaraz wyskakują z bazy. Czekaj, to była wizja? O, w sumie nie wiem, czy kolektor... Nie wiem, czy nie będzie lepszy kolektor, ale wydaje mi się, że może nie być. 500 tarczy, to cokolwiek mi daje? No coś mi daje, nie? Ten movement speed będzie fajny. Jak długo brałeś przez tego portu, jak wrzucili z roka? Buta sobie kupię, ty. Butcha będzie najbardziej OP teraz. A w ogóle Infernala mają tej. No ten upgrade dużo da chyba. Głupi Malphite. Oczywiście flash dostępny. Kur...
Kurde. Nie wiem. Stop trolling. Stop dying. Please. Make her use at least flash. If you don't want to play Alt F4. Spoko. Oglądam random Bruce'a przez jeden miesiąc. Sprawdź mój watch time, człowieku. Ja mam 4 miesiące Bruce'a łącznie. Ile mam? 3 miesiące? Nie. Nie no, więcej mam. Ja mam dużo Bruce'a. Kolejny Nashor. Patrzcie, pójdzie się wyjebać po prostu. I co na to Riot Games? Myślicie, że jak dam im dowód na to, to że oni coś zrobią? O kurwa, mnie trafił! Ja pierdolę! Ta, przejebałem gierkę, no. Gramy 4v5, przejebałem gierkę. Uuu! Leki! No dalej, no. Not defeat równa się przejebanie. Zgadzam się. Nie wiem, bursztynowy. Jest taka teoria, ale to jest, wydaje mi się, teoria spiskowa, człowieku. Chryste panie. No nie wiem, no i mogę tak zrobić. Intentional feeding. Not playing the game at all. Trying to lose. 2-4 na 7. Buy him a new mouse. Has problems.